ulicy rury i wyglądają na to, że wszystko jest w porządku, włącznie ze spadkiem, oznacza to, że zarówno tu jest spadek w całości, o to jak widać, jak i tam. Spadek nie musi być duży. Natomiast tak, warto sobie przed przymierzeniem rurki, oczywiście wszyscy to wiedzą, ale ja nie wiedziałem na samym początku, warto wyciągnąć z rurki uszczelki ze środka, jak tutaj widać uszczelka jest. Tak więc można sobie tą uszczelkę spokojnie wyciągnąć, przez co później można bez żadnych obaw o to, że się poniszczą te uszczelki, dopasować odpowiednie rozmiary i teraz według tego rozplanować, jak to wszystko ma wyglądać. Jak już to będzie zrobione, czyli będą już ustalone odpowiednie spadki LST, to można zakładać powoli uszczelki z powrotem, zaczynając oczywiście od naszego tchórzu. I uszczelki trzeba będzie zakładać przy użyciu najlepiej płynu i po prostu dać trochę płynu na uszczelkę, trochę płynu na rurę i wtedy one sobie bez problemu będą się ze sobą stykały. Później oczywiście zalejemy wszystko wylewką, a tutaj zakleimy wszystko odpowiednio klejem. Pozostaje nam sprawdzić, w takim razie mam butelkę wody. I zacznę oczywiście od syfonu. Tak zalewam wodę. Czekać, aż będą wyciągnięte. W międzyczasie naleję znowu butelkę wody i postaram się sprawdzić inne odpływy. Tutaj zawsze ktoś by widział wodę, czy przecieka silnie. Nalejemy tu. Jest miejsce na zlew. Jak na razie przecieków nie widać. No i pozostało jeszcze ostatnie, czyli spróbować szczelności na odpływu na prankę. Jeszcze nie ma lepsze sposoby. Ja tutaj wcześniej robiłem taki lejek z butelki, natomiast teraz już sprawdzam. To jest w porządku. Czy nie ma tu szczelności? Jeżeli się też woda pojawiła, to wtedy trzeba by tutaj znowu sprawdzać uszczelki, tak samo tutaj na dole. Teraz będę sprawdzał, że mam mokre ręce, że poczekam, aż mi wyschną. Jeszcze naleję kilka butelek. I jeżeli tak, to oznacza, że cała instalacja zakończyła się prawidłowo.